O kurde. Murem za Maciejem, to będzie to śledzie. Maciej to jest sędzia, który chciałby nam wytworzyć koleżankę z pokoju, niby przez neoka. Śledzie. Śledzie. Czy może by ją... Ja nie wiem, nie wiem kolego, kolego Andrzeju, dziennikarzu, czy myśmy nie powinni wejść w tryb interwencji dziennikarskiej? No to jest albo poselskiej w ogóle. Poprośmy tu administratora. Tak, nie, to jest skandal. Kto z administratorem tej choinki w budynku sądu? To tu by należało być interwencję dziennikarską i poselską, pani pośle, od razu. No myślę, ja napisałem protest do... Zostaw, Andrzej, już tutaj filmuj, bo tu... Kochani, witajcie, słuchajcie, jesteśmy w przerwie rozprawy, o której może coś powiemy. Natomiast jesteśmy w sądzie w Krakowie. Okazało się, że słuchajcie, na stanie jest choinka, która propaguje eurokompost. Choinka, która propaguje hasło Konstytucja, tylko że z tej wcześniejszej wersji. Proszę, hasło propagujące przyjaźń polsko-radziecką. Wróć, teraz to się zmieniło. No właśnie, Omzryk byłby zadowolony. Nawet gwiazdka tęczyła. Więc właśnie w tej chwili jesteśmy, kochani, jest moja sprawa z Gazetą Wyborczą, nomen omen. Świadkiem tej sprawie jest pan profesor Grzegorz Braun. Moim mecenasem jest oczywiście Bartłomiej Czech-Kosiński. Ale mamy szybki, kochani, briefing prasowy dotyczący, panie mecenasie, to może odczytajmy, jak jest, co z tą choinką, jak sytuacja wygląda. Pan mecenas Czech-Kosiński, Bartłomiej Czech-Kosiński, w tej sprawie już interweniował, ponieważ choinka wychodzi na to, że jest choinką sądową i no, taka agitacja, i to w tylu kontrowersyjnych sprawach, przez sądową choinkę, nie wiem, czy myśmy zapłacili za to podatkę. Proszę nas zaznaczyć. Proszę mi pomóc. Tak to się robi na południu. To jest interwencja. Kochani, ewakuacja LGBT-owskiej choinki. Ewakuacja z sądu LGBT-owskiego, unijno, innej agitacyjnej choinki. Oj, troszkę się porozbijała ta choinka. Ups, bańki unijne. O, proszę bardzo. Przywracamy porządek prawny, proszę pana. Z panem posłem, proszę bardzo. Choinka została usunięta z wrogimi. Choinka agitacyjna. Choinka agitacyjna. Oj, oj, oj. Proszę ze mną. Poseł na Sejm. Poseł interwencja poselska. Proszę pana ze mną. Ha? Interwencja poselska w sprawie przywracania porządku prawnego w sądzie jest. Kochani, poseł Grzegorz Braun usuwa choinkę agitacyjną. Pan mecenas Czech-Kosiński zgłaszał protest. Protest został rozpatrzony osobiście przez pana posła Grzegorza Brauna. O, jest kosz na śmieci, dobra. O. Tak. To ma taką chyba nakładkę. Ja tam jest bez klapki. Tak, tam jest taki bez klapki, tak. Kochani, choinka agitacyjna ze środowiskami osób dziwnie zachowujących się w łóżku, którzy koniecznie muszą głośno o tym gadać i agitować, oraz jakiś eurokołchoz, tu widzę jakieś hasła zwolenników idei lewackich. No więc, kochani, proszę, jeżeli nie działają, kochani, jeżeli nie działają... To z całą pewnością nie licowało z powagą sądu. To nie licowało z powagą sądu, kochani, taka sytuacja, więc widzicie, jak to jest. Jeżeli Gazeta Wyborcza pomawia redaktora naczelnego portalu czujny.pl, a świadkiem jest Grzegorz Braun, momentalnie w budynku sądu przywracany jest elementarny porządek prawny. Jak się znam pana dane? Ja się panu formalnie przedstawię. Poprośmy jeszcze pana policjanta. To chodźmy tam. Tutaj kolega ochroniarz bardzo dobrze wykonuje swoją pracę. My się tutaj znamy. Państwo mnie bardzo kibicowali w pandemii, żeby właśnie panowie ochroniarze nie byli zmuszani do terroryzowania ludzi.
Tutaj jest. Tu jest dyżurka. Pan poseł chciałby się wylegitymować, że przywrócił elementarny porządek prawny. Czy pan reprezentuje policję? Panie pośle, krótki komentarz. No, to się samo komentuje. No, jesteśmy w sądzie, który reprezentuje majestat Rzeczypospolitej Polskiej i przyozdabianie jakichkolwiek gmachów publicznych emblematami i rekwizytami, które są z całą pewnością nieurzędowe i nie niosą komunikatów, które by licowały z powagą Wysokiego Sądu, no to domagało się natychmiastowej interwencji. I ja właśnie przywróciłem tutaj stan powagi i normalności, choć częściowo oczywiście pogorszyłem stan czystości podłóg we wnętrzu sądu, ale myślę, że to jest tutaj w rachunku dóbr wartości niżej hierarchii, tak? Choinka będąca symbolem... w stanie, w moim pojęciu, wyższej konieczności. Panie pośle, choinka będąca symbolem katolickiego święta, Bożego Narodzenia, w zestawieniu z tą propagandą, która na tej choince była w budynku sądu, coś nieprawdopodobnego. Wiem, że pan ma immunitet, nie mogę zareagować, nie mogę podjąć tego. Czy ma pan jakiś zapisany? Tak. Czyli wszystko. Chodzi o to, żeby był porządek w papierach, żeby była jasna sprawa. Tego, że nie, w ramach interwencji poselskiej trzeba dopisać. Anonimowo tutaj popełniony tylko w trybie. Mogę pana swoją pozdrowić, proszę bardzo. Super. Bardzo mi miło. Życzę panu bezpiecznej służby i wszystkiego dobrego. O, jest pan policjant. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Poseł na Sejm, proszę pana o pomoc. Panie pośle, niech pan na mnie chce tutaj słuchać. No. Poseł na Sejm, proszę pana o pomoc. O. Poseł na Sejm prosi o pomoc. Dyżurny Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie nie odpowiada na prośbę posła o pomoc. Przy czym tam się chyba przerwa kończy, ja muszę tam wejść. Zostawię pana posła w takim razie. Kochani, była moja sprawa przeciwko Gazecie Wyborczej Adamowi Michikowi o zniesławieniu, o dorabianie nam ruskiej gęby, o czym bardzo chwyciście pan poseł i merytorycznie opowiadał. Nagraliśmy to, będzie to opuszczone, ale po tym jak się sprawa skończy. W trybie interwencji poselskiej przywróciłem powagę Wysokiemu Sądowi, eliminując z wnętrza dekorację, która z tą powagą nie licuje. Bardzo pana proszę o zapisanie mojego imienia, nazwiska i miłości. To jest wystarczające. Nie wystarczy. Inny dokument ze zdjęciem pani Wierzbicki. No co, pan prawa o policji nie zna i tego? Legitymacja poselska z innym dokumentem ze zdjęciem, rozumieniem ustawy o policji, ustawy o dokumentach. Co mówi pan wziął choinkę? Przywróciłem powagę Wysokiemu Sądowi. A kto mnie pyta? Pan wyniósł i zniszczył Justicja. Pan państwo z Justicja, tak? Tak, proszę pana, czyli jestem prezesem stowarzyszenia. Czyli stowarzyszenia politycznego. Pan mi się przedstawi? Obywatelu? Pan wyniósł swoje wyniki. Ja się panu przedstawię. Jestem. Jak się nazywa pan? Nazywam się Marzena Stocek. Jestem prezesem stowarzyszenia Stocek. Brawo. Dziękuję. Nazywam się Grzegorz Braun, jestem posłem i w trybie interwencji poselskiej usunąłem z wnętrza sądu dekorację nielicującą z powagi. Pan nie jest od tego, żeby się na ten temat wypowiadać. Pan się myli. Pan się głęboko myli. Dobrze, może mam czemu państwo proponują choinkę, państwo sędziowie?
A czemu mogę sędziowie, proszę powiedzieć, mają stowarzyszenie? A, czyli z taką pogardą pan do dziennikarzy podchodzi. Jak się pan nazywa? Tak, redaktor naczelny portalu czujny.pl Marek Majcher. Przechodzę w stan interwencji. A co panu, pan Majcher? Krzesło, no. Czyli brawo. Jest pan uprzedzony wobec mnie negatywnie, jest pan sędzią? Nie, panie pośle, pan sędzia mnie rozpoznał od krzesła i tutaj jakieś negatywne emocje wobec mnie wyraża. Czemu profanujecie symbole katolickie w sądzie jakąś propagandą? I proszę w ogóle, mówię, się zastanawiam, sędziowie nie mogą stanowisk politycznych zajmować. Czemu stowarzyszenie? Wojciech Nartowski, adwokat, dzień dobry. Aha. Też pan z jakiegoś stowarzyszenia jest? Szanowny panie, żadnego. Nie muszę być ze stowarzyszenia, żeby reagować negatywnie na tego typu wystąpienia. No, ja uważam, że to było elementarne przewrócenie porządku prawnego w tym budynku ze względu na propagandę, agresywną propagandę na symbolach katolickich. To jest w budynku sądu. Stowarzyszenia, które wystawiło tą chodnikę miesiąc. A, czyli wy jesteście właścicielami tego? Tak, proszę pana. Dzisiaj mieliście pozbierać. Dokładnie, bo jest drugi lut. Co za wspaniałe wydarzenie, że udało się to wcześniej usunąć niż państwo. No proszę. Proszę pana, a z jednej strony... Ale to jest briefing podobno, no to jestem dziennikarzem. Proszę nie dotykać dziennikarza i nie szarpać. Proszę tylko dziennikarza nie dotykać. Ale pani tu jakiś briefing prasowy dla dziennikarzy robi, a pan mnie odpycha rękami. Narusza ma pan moją nietykalność. Proszę stosować się do moich poleceń, tak jak do pana mówię. Proszę nie krzyczeć na dziennikarza w trakcie interwencji dziennikarskiej, proszę pana. Proszę nie krzyczeć. Artykuł 43 prawa prasowego. To, co pan robi, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat. Nie rozumie, co ja do pana mówię. Ja panu tłumaczę, co pan robi. Marek Majcher, redakcja czujny.pl. Redakcja zarejestrowana w sądzie okręgowym w Ostrołęce. Przerywanie w interwencji dziennikarskiej jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, jak pani sędzia doskonale wie, na podstawie 43 artykułu prawa prasowego. Proszę, nie machać mi tą kamerą przed nosem. Cofnąć się dwa kroki. Ale człowieku, nie wiem, czy zdaję sprawę, że popełniasz na mnie przestępstwo, panie Wierzbicki. Proszę się cofnąć. Proszę nie naruszać mojej nietykalności. Do mnie proszę, tutaj, nie naruszać mojej nietykalności. Proszę na mnie nie krzyczeć, nie ruszać mojej nietykalności cielesnej, panie Wierzbicki. Krok do tyłu. Proszę pana, jestem w trakcie interwencji, panu nie przeszkadzam. Pan, proszę się cofnąć. Pan jest agresywny. Kochani, choinka z agresywną... No przecież pan nie... Proszę pana, no... Bo wezmę policję, no. Proszę bardzo. Czy chce pani parę informacji dla widzów czujnego? Co miała symbolizować ta choinka? Czyli rozumiem, że państwo... No, proszę nie przechodzić z tym. Ale czemu pan mnie, czemu mnie pan bije? Czemu mnie pan, ale czemu mnie pan dotyka, proszę pana? To ja może też pana podotykam, proszę pana. Co ma pan jakieś ciągoty? Tylko, że pan mi wtedy sprawę zrobił na naruszenie nieprawidłowości. Ja pana obwołam odpowiedzialności karnej za przeszkadzanie dziennikarzowi w interwencji dziennikarskiej. Słuchaj, zostawiam cię, ja muszę na sprawę lecieć. No to leć. Muszę na sprawę lecieć. To świeć krótkę. Kochani, ja muszę wracać na sprawę, muszę. No. Także tak. Pan mecenas, aha, pan się przedstawił. Pani Zyszki się przedstawiła. Ale najpierw postawi państwo tutaj w ogóle choinki jakieś tam. Pan nie zrobiła czynności, proszę się cofnąć. Pan jest za głośny, to jest instytucja, która wymaga spokoju i szacunku. Szczerze, to jest instytucja, którą uważam za zorganizowaną grupę przestępczą. Sędziów, prokuratorów i takich adwokatów jak ty, zwłaszcza sędziów z ustnicy. To jest moja ocena dziennikarska. Uważam, że jest tu bestia w niesprawiedliwości, jest tutaj, co popełniane tutaj przestępstwa i krzywdy na narodzie polskim. Uważam, że zorganizowana jest przestępcza kasta, co nowo prokuratorsko adwokacka, działająca, właśnie tak arogancko się zachowująca jak autor tego nagrania. O, popatrzcie, patrzcie, jak on jest tutaj buta, jest pycha. On się czuje ważniejszy, bo przeczytał parę książek. Znam lepiej te książki. Nie, wyrzucić do śmietnika kochać teraz. Ja już idę na sprawę pan. Zostawiam dziennikarza. Proszę mi powiedzieć. Proszę podyktować mi.
całe pańskie imię? Pana interwencja poselska w ramach prawa, jest tam doskonale wie. Pańskie imię? Proszę uciszyć się pan. Jeśli prowadzi pan wobec mnie czynności, proszę. Nie rozmawiam. Dziękuję panu. Poprosi tę panią, żeby złapał pana. Co pan jest uciszył? Znajdę najbliższą komendę policji. Komendę? Tak. Komisja teraz policji jest biały domek Lubicz. Lukaj w lewo. Proszę jakiś pana. Numer przy Lubicz? Biały domek każdy wie po lewej stronie. Pan sporządzi notatkę służbową, którą oczywiście pan powiktuje? Oczywiście, ja sporządzę dokumentację z tych czynności. Świetnie. Wie pan, że pan dokonał uszkodzenia mienia osoby trzeciej? Proszę pana. Jako? Proszę czynić pana, swoją powinność, ale proszę się darować. Nie darować. No. Nie darować też pana, bo obywatel się tak nie zachowuje. Tym bardziej pana, reprezentant pana, państwa. Proszę naprawdę, pana, jest to wstyd. Proszę pana. Pana panie, zachowanie jest niegodne. Panie aspirancie Wierzbicki. Proszę pana. Pan, jest pan się niegodny. Rozminął z rzeczywistością. Nie rozminął panie się. Aspirancie Wierzbicki. Jest to, poproszę pana, wstyd. Pana zachowanie. Jest to wstyd w to, że nosi pan polski mundur. Nie, nie. Panie aspirancie dziękuję panu Wierzbicki. Bardzo. To wszystko. Coś pan chce jeszcze ode mnie usłyszeć? Nie, to wszystko. To wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bezpiecznej służby. Życzę. Panie dziękuję. Panie będziemy wnioskować jako stowarzyszenie uchylenie panu immunitetu za ten czynnik. Wnioskujcie. Wnioskujcie, towarzysze. Wnioskujcie. Więc tak na szybko wam powiem, dla tych co nie widzieli od razu co się działo od początku, że natknęliśmy się w sądzie okręgowym w Krakowie na choinkę, na której były bombki między innymi LGBT+, Konstytucja, Unia, jakieś bractwo między Polską a Ukrainą. I pan poseł Grzegorz Braun postanowił w
wejść w tryb interwencji poselskiej. Wywlął choinkę przez cały korytarz po schodach i wylądowała na swoim miejscu. Choinka znajduje się przed budynkiem składu okręgowego, koszu na śmieci. Nie wiem, z kontaktu się skopytowała, nie będą podejmowane okręgi. Dobra, zaraz tu przyjdzie ktoś po tą choinkę od nas, dobrze? Nie, 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 nie. Nie? Nie? Ale ma... dobra. Na razie jest to. Okej. Już. Bo ja tak jestem nakręcają do mnie się dobrze. Nie, no to jest po prostu. Nie komentujmy pana. Teraz będzie jakaś wycena tej choinki, czy... Dalsze czynności. Dalsze czynności, tak? Z tymi, jakie są. Choinka została zatrzymana. Rozumiem. Nie, nie. 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 Osoby żywe się zatrzymuje. Rozumiem. Taki żarcik oczywiście. Zabezpieczenia dowodów. Aha, rozumiem. No to uszkodzenie mienia wszystkim, jeżeli przy takiej wartości może być zgłoszone, no tak jak strony mówią, że deklarują, że coś takiego będą zgłaszać, no to my przeprowadzimy czynności. Rozumiem, rozumiem. Zabezpieczymy miejsce. Trzeba zrobić fotografię, dokumentację. Takie jest nasze. Dobra, wiecie co, Marek poszedł na rozprawę. Mieliśmy ogólnie 5-minutową przerwę i się wydarzyło to, co się wydarzyło. Także Marek wrócił na salę sądową. Ja zostałem tutaj z posłem. Poseł już pojechał. No i co, no i będę czekał na koniec rozprawy. Ale no była beka. No akcja piękna akcja. Czy nie, może mnie jeszcze wpuszczą, może zobaczymy. Do widzenia. Już koniec? Tak. Aha. To się okay. Będzie w innym wymiarze już dalej. Aha, okej. Co to znaczy ci zjednoczenie się mieści? Czy innego? O tym będzie. Przepraszam. Tu jest Rebel 24. Przeczytam. Dobra, no to rozprawa się prawdopodobnie zakończyła. No to ja czekam na Marka. Może się połączymy. Chyba, że czekasz, nie rozłączać się? Jak myślicie? No już ciul to żółto-niebieskie, ale kurde, ty LGBT, bombka, jakaś konstytucja i to w sądzie, pomyślcie sobie, że to w sądzie, nie? Jaka w ogóle akcja? Tam biedny pan policjant musi pilnować choinki. Dobra, to jeszcze chwilę poczekam na Marka, może dojdzie tutaj.
to się nie będę rozłączał. Zobaczymy, co dalej się stanie z choinką. Chyba, że chodziło tam przed wejściem. To dobre. To przed wejściem gdzieś, że porozdupane. A to można? Nie, może lepiej nie. Na razie nie. Przyjedzie technik, zrobi sobie zdjęcie, a się to nie A to technik aż przyjeżdża? No ty to kurwa, panie... Wszyscy kurwa, chłopie, zwariowali. Nie, spoko, spoko. Nogi są i choinka. Nie, naprawdę, nie na górze. Nie, panu, widzę. Pracuję teraz. Ja to nie mogę nic zrobić. Nie, spoko, spoko. A kto tę choinkę włożył? To była interwencja poselska pana Grzegorza Brauna. Zobaczył, że w sądzie, gdzie sąd powinien być bezstronny, bez ideologii, zobaczył choinkę, która chcąc nie chcąc symbolizuje święto chrześcijańskie. Zobaczył na choince bombki LGBT, jakiejś Unii Europejskiej, tęczowe flagi. No i postanowił wyrzucić do kosza, no. Zrobić porządek po prostu, no. Chodź. Gdzie bez tą kurwa na razie? Nie wiem, mówisz co, nie zamiatać tego? Nie, na razie. No to ja tylko robię do pierwszej, kurwa, to że nie wiem. No, musimy zabezpieczyć dokumentację fotograficzną, tak się odczytać. No. Ja pierdolę. Dobra, to ja stąd spadam. Nie, poważnie, nie nagrywaj mnie. Nie, no nie nagrywał. Choinka jest cały czas na... Chcąc nie chcąc, tu jest skor, muszę kiepa wyrzucić. Tylko nie choinkę. Ale tu już jest choinka, tu już jest, żeby nie było, tu już jest jakiś. Tu już jest jakiś? Ale to już nie mój? Tam do kosza obok, bo to jednak... Ale tu mam blisko, to tam wcisnę. O, dobra. Wcisnąłem. A, tam takie bombki tęczowe, gdzie choinka to jest symbol chrześcijaństwa, świąt chrześcijańskich. To jest jedna tęczowa, proszę pana, bombka, a na tych bombkach były też różne inne napisy. Ale w sądzie czy to przystoi? No
Czy pan się wstydzi choinki? Nie, właśnie nie. Każdy bierze na nic. Właśnie trochę się nie dziwi. Ale jak łączyć, no? No ale gdzie, kurczę, w chrześcijaństwie homoseksualizm jest grzechem śmiertelnym. Jak to nie? A co oznacza LGBT+, lesbijki, geje i tak dalej, i tak dalej. Relacje na Facebooka, które idzie na całą Polskę. Chce pan brać udział w tej relacji? Bo chyba nie. Może pan zamiki. No pani cały czas bierze udział w relacji mojej. No bardzo dobrze, ale ja pytam, czy pan chce brać udział? Słuchajcie, różnijmy się, ale szanujmy się. No to dobra, tylko ja po prostu wyrażam swoje zdanie, że nie rozumiem tego. Bombki są potłuczone, ślady tych potłuczeń bombek są jeszcze przede mną, na korytarzu sądu, przed wejściem do sądu i tutaj. Policja już zabezpiecza ślady. Jest nam bardzo przykro, że takiego incydentu doszło, bo w tym roku wydawało się, że choinka nikomu nie wadzi. Jest symbolem, że tak powiem, naszej solidarności z ludźmi różnych opcji, orientacji, solidarności i po prostu jesteśmy oburzeni, a mnie osobiście jest przykro, że w tym roku ponownie doszło do jakiegokolwiek incydentu, jeszcze tak, powiedzmy sobie szczerze, brutalnego, tylko atakiem była ta choinka. Ta choinka zacznie niedługo wracać do jakiegoś symbolu po prostu prześladowań wszelakich, ponieważ w zeszłym roku choinka na jakim była, również były stłoczone wątki, ale nie w takim stopniu. Następnie była zabrana. Znaleźliśmy duże rzeczy znalezionych, musieliśmy ją odzyskiwać. A w tym roku choinka stała spokojnie od okresu przedświątecznego do teraz pod krańcą. Kiedy pan poseł Grzegorz Braun postanowił z interwencją poselską wystąpić i zabrać tą choinkę. Zadałem tylko nieliczne wątki. Każda z tych poprosiłbym państwa, żebyście państwo tak blisko nie podchodzili. Tak, pan policjant słusznie mówił, żebyśmy nie dotykali. No ja jestem zrozgotana. Mam nadzieję, że będą podjęte wszystkie możliwe środki, żeby pana Brauna, który wprost się tego przyznał, po prostu... Ale pan Braun od razu się przyznał. Sam podszedł do policji, tak, wylegitymował się. Więc, ale pan Braun powołuje się na swój immunitet. My jako sędziowie też mamy immunitet, ale nie przyszło mi do głowy... Proszę przejść z tej strony, jakby pani przeszła. Pani sędzia przyszła, dlatego że też jest właścicielką choinki. Nie przyszło mi do głowy... Jest relacja, Edyta, ale teraz jeszcze nie możemy. Nie przyszłoby mi do głowy powoływać się na immunitet tylko po to, żeby popełniać wykroczenie, a wręcz przestępstwo, bo wartość tej choinki ze zniszczonymi bombkami to jest na pewno kwota ponad 800 zł, proszę państwa. Każda bombka była ręcznie malowana przez adwokatkę panią Paulinę Bac. Są te bombki wystawione na aukcję również w Ośpu. Ja wczoraj na szczęście zdjęłam jedną bombkę, żeby ją wystawić na aukcję i dzięki temu prawdopodobnie ocalała. Także mamy nadzieję, że ta sytuacja zakończy się przynajmniej wnioskiem o uchylenie immunitetu, a następnie się im akt oskarżenia przeciwko panu Braun, bo takie rzeczy są po prostu niedopuszczalne. Dziękuję. Ale czy pan poseł Braun powoływał się na immunitet? Tak, powołał się na immunitet w momencie interwencji. Że on przyszedł tu z interwencją. Tak. Że on tu przyszedł. Ale czy powoływał się na immunitet, żeby mu nic nie groziło z tego powodu? No chyba tak. No nie, właśnie wręcz odwrotnie. Podszedł do policji, sam zaczepiał policję, żeby go wylegitymowali. Sam podał swoje dane, żeby wiedzieli, kto to zrobił. No świetnie. No i tyle. Dobrze. Dobrze. To w takim razie wszystko jest jasne i klarowne. Dziękuję panu też, że tu pan obywatel kręci od początku całą tą sytuację i jak państwo widzą, no sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Na razie nie możemy rozebrać choinki, bo też mieliśmy taki plan, bo pan było... Czy choinka pojedzie na obdukcję teraz? Proszę pana, to jest śmieszne, dlatego że jest. Pan postępuje śmiesznie. Pan Braun postąpił śmiesznie. No dla mnie śmieszne jest przystrajanie choinki, gdzie ona jest symbolem chrześcijaństwa. A jest symbolem miłości. Dobra, ale w chrześcijaństwie, na przykład w Biblii, grzech homoseksualizmu jest potępiany. Panie, odnoszę wrażenie, że u pana w domu nie interweniuje nikt.
Niech pani rozwinie skrót LGBT+. Lesbijki, geje, biseksualiści, co tam jeszcze dalej, bo... Ale ludzie mają prawo do życia. Co no tak, ale gdzie to łączyć z chrześcijaństwem? Z tym, proszę pana, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. No dobrze, ale po co... Mamy prawo ale, do religii, do wiary. Ale jeżeli ja jestem heteroseksualistą, to ja... Ja muszę wychodzić na ulicę i... Broń Boże. I krzyczeć, jestem hetero? Się, nie, zmieścimy się wszyscy. No mam, ale po co? Ale jak pan ma ochotę, pytanie, nie będę... Ale po co? Ale ja wiem, no tylko, że... Ja tego nie rozumiem. Po co się afiszować swoją seksualnością? Ja nie rozumiem agresji. Myślę, że to się chyba coś skończy. Przepraszam panią, proszę przejść. No, może panowie macie taką taśmę policyjną, żeby obgrodzić. No najlepiej kordon panowie zróbcie wokół choinki. Dziękuję panu za pomoc i wsparcie. Proszę bardzo. Nie, bo tak mi się przypomniało, jak uczestniczyliśmy w różnych demonstracjach takich w Warszawie, czy to w Katowicach, to policja robiła kordon, zamykali nas w kordonach, więc tak mi się przypomniało, że może podsunę taki pomysł, że mogą panowie zamknąć choinkę w kordonie, żeby nie uciekła czasem, albo żeby nikt do niej nie podbiegł, nie stłukł bombek, które jeszcze zostały. LGBT przetrwało, jeszcze przetrwa. Tak mówią sędziowie, słyszeliście? A tą to jest najważniejsze, że LGBT przetrwało, nie? Takich mamy sędziów w Polsce, no proszę. Się cieszą, że LGBT przetrwało i przetrwa, no. Trzeba zrobić porządek z tymi sądami, bo to jest masakra. Jak sąd może być niezawisły, jeżeli takie akcje odwalają? Panowie czekają na techników, ja czekam na Marka. Jeszcze się nie rozłączam. Chciałem zobaczyć, co technicy będą robić z choinką. O,
Dzięki Marcin za pozdrowienia. Dobra, dzwonimy się. No, co Marysia? Że co mówiła? Co mówiła Marysia? Co mówiła Marysia? Czy co? Sprawdzimy z ciekawości na profilu Justicja. Nie wiem nawet jak to się pisze. Teraz poszukam. Większość twoich też. No i ustalić dużo ochroniarzy, która policja była na dwie, żeby 275. No już znalazłem. O, na sygnale jadą. No, obdukcje, no. Pani adwokat, jej bombki. To są państwa bombki? Tak. A pan jest sędzią, adwokatem? A pan jest? Dziennikarzem? Ja malowałam te bombki. Aha. Autorka bombki. Te LGBT też? Tak, to są nasze. I pani jest adwokatem? Tak. I tak
W sądzie to tak wypada? Wypada, proszę pana. Tak? Tak. Jak tu liczyć na niezawisłość sądów, wyroków i w ogóle? No jeżeli... No dobra, ja tam nie widziałem na przykład bombki z Jezusem Chrystusem. Na przykład, nie widziałem. No? A z Allahem pan widział? Słucham? A z Allahem pan widział? Nie, właśnie, z Allahem też nie widziałem. No, no to jak wszyscy równi? Prawicowy dziennikarz też ludzi z Boli. Prawicowy dziennikarz? No. Co? Aha, dobra. Po Antifę pan dzwoni? Dobra. A kto widział, że to brał? Aha, sam się nagrał? O, autodenuncjacja. Nie. Ktoś pana okłamuje, on sam siebie nie nagrywał. To musimy wrzucić na internet. Dobra. Ale tu leci cały czas relacja na żywo od paru godzin. A na jakiej stronie? A nie, no ja, nie, ja chcę tylko się zapytać, na jakiej stronie? Wystarczy spojrzeć gdziekolwiek. Gościu w ogóle do kogoś dzwonił i mówi: przyjedźcie tu, bo jest tu prawicowy dziennikarz. Oj, siądziemy sobie na ławeczce, poczekamy. Ciekawe, czy po Antifę dzwonił, czy gdzie? Jest zimno, mega jest zimno. Ciekawe, jak tam Marek. No, czekam właśnie na niego, ale nie wiem, co on tak długo tam robi. Zaraz będę chory, czekając na niego. Dobra, to tak w skrócie, co się wydarzyło, bo pytacie. No więc była rozprawa, jest, trwa chyba nadal, rozprawa Marka tam z redakcją Michnika o pomawianie, oczernianie i takie rzeczy. No i było 5 minut przerwy, było 5 minut przerwy po sprawie, gdzie wyszliśmy. Poseł Grzegorz Braun był świadkiem na sprawie, składał zeznania. No i co, wyszliśmy na te 5 minut przerwy i natknęliśmy się na choinkę w gmachu sądu okręgowego w Krakowie, gdzie tutaj jestem właśnie, o. A na choince bardzo ciekawe bombki. Między innymi tęczowe LGBT, żółto-niebieskie bombki. Co tam jeszcze było? Aha, konstytucja, Unia Europejska, takie bombki były. No jak to Grzegorz Braun zobaczył, wszedł w tryb interwencji poselskiej, wywlókł choinkę. Normalnie sam sobie to będę, nie wiem, przewijał chyba w kółko ten urywek tego live'a. Wytargał całą choinkę, po schodach z nią szedł w ogóle. Bombki się sypały, wszystko się tam tłukło, nie? Policja, ochrona, wszyscy, wiecie, no zdziwko, nie? Zamurowało ich po prostu, co się odpierdziela. No i co? No i wyszedł, znalazł kosz na śmieci, no i wrzucił choinkę tam, gdzie jej miejsce, nie? No nie, no to naprawdę... Czekam jeszcze na tego Marka i czekam jeszcze na tych techników i czekam jeszcze na tego sędziego, czy adwokat to był, co dzwonił po kogoś, że jest tu prawicowy dziennikarz, nie? To nie wiem, po kogo dzwonił, czy po Antifę dzwonił, czy po... Nie no, Marta Lempart to chyba nie w Krakowie, nie? Mi zaś powiedział coś. Ale ciekawe, po kogo dzwonił, nie?
No wiesz, ja mówię ich językiem. Tu jeszcze nie ma. Technicy jeszcze nie przybili. Nie przybili. Jest taka piździawa tu w Krakowie, że to jest masakra jakaś. Przepraszam, ja mam pytanie, bo pan do kogoś dzwonił, mówiąc, że jest tutaj prawicowy dziennikarz. No, to zadawał pan takie pytanie, że uznałem, że jest pan prawicowym dziennikarzem. No, tylko no, z ciekawości, do kogo pan dzwonił? Do Antify, czy po kogo? Nie, ale to była prywatna rozmowa telefoniczna, której w ogóle nie był pan częścią. No nie, no jest tu prawicowy dziennikarz, to byłem chyba częścią, nie? No, a skąd pan wie, że to było o panu? No, bo jedynym dziennikarzem, który stał tam na miejscu, byłem ja. No, ale to nie było do pana, ani o panu. Mhm. No. Nie wiem, tak z ciekawości pytam. A z ciekawości, skąd pan jest? No, nie przeczytałem. No, proszę sobie zobaczyć. No, nigdy nie byłem w pańskiej stronie. Albo znaczy, że... ja jestem tylko redaktorem. Redaktor naczelny, to jest inna osoba. Nie powinien się interesować polityką. To nie są polityczne strony. Nie mam pojęcia, co jest. To są redakcje wolnościowe. Pan widział to całe zdarzenie? Cały czas jest na live. Jak się skończy live, to... To znaczy, że wiedział pan wcześniej... O czym? O tym, że poseł Braun zamierza zrobić. Nie, on nie zamierzał tego zrobić. To był chyba spontan. Aha, a powiedział, zwołał jakieś coś. On tu był na rozprawie jako świadek. No. Aha! I tak po prostu sobie wyszedł, złapał choinkę, wyszedł z sądu i wywalił ją do kosza na śmieci. Nie wiem, zobaczył choinkę i... Pan przy tym był, tak? No i byłem, to jest chyba znaleźć na stronie, tak? Aha, to sobie może obejrzę. A ja dziękuję, ja nie chcę wyczekać z live'a. A pan jest w końcu sędzią, adwokatem, czy kim pan jest? Ale ja nie udzielę panią wywiadu. Bo tam pani się przyznała, że jest adwokatem i malowała te bombki, pani nie? Pani jest adwokatem. Aha. I malowała te bombki. Jest autorką sporej części tych bombek. Mhm. Ja mnie zafascynowało to, że można sobie po prostu wejść do sądu, wziąć, wynieść i wyrzucić. Mhm. No widzi pan, policja nie reagowała, ochrona nie reagowała. To jest wszystko pana na lewie, tak? To jest sobie... chyba na kilku live'ach nawet. Aha, to sobie obejrzę przynajmniej. No, ciekawe. Także na pewno pan zobaczy, że to nie była zamierzona akcja. Tylko taki performance spontaniczny. Ja, nie wiem, co tam pan Grzegorz Braun miał w głowie, ale na pewno tego nie zamierzał, nie planował. Tego jestem pewien akurat, bo przy tym byłem. Dobra. Przyjechali chyba technicy na obdukcję, czy nie? Nie wiem. Obdukcja choinki będzie? No nie wiem, nie widziałem obdukcji choinki. No ja też właśnie. Właśnie właśnie nie powtórzyć za mojego życia. A to zimno u was w Krakowie. A pan skąd? Bielska Białej. Dosłownie w zimnej. No właśnie, ale było cieplej dzisiaj. Dobra, nie wiem gdzie ten Marek. Tak, powołają komisję śledczą do choinki. Ślady DNA. Trzeba będzie jakąś komisję śledczą powołać do sprawy choinki. A nie, to sprawca jest od komisji. Sprawca śledczy. Sam się przyznał. No. No to w sumie sprawa jest wyjaśniona. Sam podszedł do policji, żeby się wylegitymować i przyznać, że to on zrobił, także nic tu nie było takiego, wie pan. No, to obejrzę sobie, że ktoś unika jakichś konsekwencji. Ale i tak ludzie piszą, że to wszystko wina Tuska. Co pan o tym sądzi? No, na świetne, ale nie, jednak nie będę się powiedział na lejpie. Dobrze, jeszcze troszeczkę. I biegając bez kurtki chyba troszeczkę przesadziłem. No, jak zimno jest. Zimno. Idziemy sprawdzić. Panowie dalej na techników czekają, żeby zrobić obdukcję choinki.
Słyszę, że ludzie mają bekę, że na techników czekają. Już długo na tych techników czekają. Za nasze pieniądze. Co to się stało? No, będzie obdukcja choinki. Tak. Wiedzą. Może dostała NOPa jakiegoś poszczepiennego. No, ja pierwszy raz widzę, żeby policja obstawiała choinkę. Kurczę, szkoda tych panów, że muszą takie marne. No szkoda, no. Jakaś masakra. Będziemy potem oglądać. No, no, Barę, ja by tego nie wymyślił. Czemu tą choinkę ktoś wyrzucił? To Brawną rzeczywiście wyrzucił? To tu musiała być jakaś można zobaczyć. Tu są banki, tu są... Właśnie już odpatrzyłam Rebel 24, zapisałam. Bańki porozrzucane, czy musieli bić z tą choinką? Nie, no, no po prostu spadały po drodze. Ale policja nie reagowała, ochrona nie reagowała. Przecież on po schodach przez cały sąd z nią wszedł. No to, to przecież co, no kurczę, widzieli co robi. No to, to oni nie reagowali przecież. Ale jajca. I co, aresztowali go? Nie, sam poszedł do policji, przyznał się, wylegitymował, powiedział, że to on zrobił, żeby sobie zapisali jego dane. Tyle, no przyznam się. Nic nie ukrywał. Gdzieś tu jest jeszcze. Nie, już pojechał. Coś go musiało wkurzyć. Dawaj, bo się na to wkurzymy. Prawie jak skończymy... Nie nagraliśmy się? Nie, nie, nie. Dobra. Pani zrobiła zdjęcie i policjant tego krzyczał. Ale jajce. Nie wiem, ile na tego Marka mam czekać. No tu jest, nie ma linku. Tu jest link na tej relacji, tylko dopiero jak ją zakończę, to, to tam będzie cała akcja.
rozmawiać osoba wychodząca z sądu niezadowolona na ten roku i tak dalej. Ciekawe po prostu jest to, że w zasadzie codziennie prawie jest. Ale tak mówię, jak mecenasowi to wyślę. Wiecie, bo to jest śmieszne. Tu można wszystko zobaczyć, co się działo na stronie. A co pan w ogóle sądzi o tym, żeby przyozdabiać choinkę na przykład bombkami tęczowymi LGBT? Wie pan co, nie mam zdania na ten temat. Jakoś za bardzo mnie to nie rusza, ale jeszcze dodatkowo widzę, tam są znaki Ukrainy. Tak, jest Ukraina, jest Unia Europejska, jest konstytucja. No, okej, to jest budynek sądu. Więc no właśnie, ale czy sąd nie powinien być jakby taki bezstronny, niezawisły? Jak my jako... No, ale ludzie mogą wyrazić swoje opinie. No tak, ale to adwokat, sędzia się sami przyznawali przed chwilą tutaj przed kamerą, że to oni malowali te bombki, że to ich bombki. Teraz policja czeka na techników, będą robić obdukcję choinki, nie wiem, kurczę, no przecież to nie jest paranoja jakaś? No cała opinia będzie pewnie sporządzana na temat, jak to się stało, co, jak i tak dalej. Wie pan co, ja nie mogę się bardzo wyobrazić, zwykłym aplikantem, więc nie chcę sobie wyobrazić problemu. No oczywiście, dlatego też pana nie pokazuję. No. Nie, bardzo dobrze, bardzo dziękuję, do widzenia. Do widzenia, miłego dnia. Dziękuję. Macie panowie takie taśmy tej niebieskiej policja z tym napisem, byłoby łatwiej niż tak każdego. Może dla pana łatwiej, ale łatwiej dla panów by było. Ale dla nas nie jest tutaj koniec. No. Tu jest kwestia tylko drobina. Ale nie uważa pan, że to jest trochę śmieszne? Przynajmniej jakie by nie było, czy to jest rower, czy choinka, no podlega ochronie prawnej. Ale pomyślałby pan kiedyś, wstępując do policji, że będzie pan ochraniał, pilnował choinki w koszu na śmieci przed sądem? No chyba do czego innego panowie zostaliście powołani, nie? Niż do takich głupot, takich dupereli, bzdetów, no. Przecież to jest paranoja jakaś. No Bareja by tego nawet nie wymyślił przecież. A co, jak nie przyjadą ci technicy? Zmarzniemy. Taka praca taka nasza. No, rozumiem. Że się tu poleje ze śmiechu za nas. Nie wierzę. A kto będzie wstęgę przecinał? Jakiś prezes sądu może? Że się poleje ze śmiechu, nie mogę. Teraz to wygląda jak miejsce zbrodni. Chcesz trochę
Tego jeszcze nie było, nie mogę. Kurczę, nie widzę teraz waszych komentarzy, bo widzę tylko ten przypięty. Tak to bym sobie z wami pogadał, ale w sumie mogę odpalić na drugim telefonie. Ta choinka ma ten celebrytę. Aha, narada. Narada. Dobra, podkładamy głosy. Ziomuś, ale lipa. Patrz, jaki obciach se robimy. Kto to widział? Ty, ja nie wstępowałem do psiarni, żeby choinki pilnować w koszu na śmieci pod sądem okręgowym w Krakowie. Patrz, jaka siara. Przechodni się z nas śmieją. Ty, co robimy? Ty, nie wiem. Czekajmy na wodza. Aha, aktywista z gór został zatrzymany. Kurde, no nie wiem. No można by ten iść na tą, na lipę. Tylko właśnie musimy jeszcze, nie wiemy gdzie aktywistę zamknęli. Na, co? Nie na 48, przecież on poszedł na 15 dni. Ja tu sam jestem, z Markiem tylko Marek został na sali, a ja zostałem z posłem tutaj. Zakopanem siedzi? Kurde. Czyli co, już mu odwołali te 15 dni na 4,8? A tam pani nawet robi. Proszę. Dzieci technicy.
Należało to mu się minimum te 15 dni. Marek nie nadaje, my nagrywaliśmy do tak zwanej puchy na telefony. Ja mam pierwszą część do sprawy, do przerwy. A na przerwie się wydarzyła akcja z choinką, to zobaczycie sobie jak zakończę live'a. No i Marek musiał wracać na salę. No i co? No ja tu kurwa pilnuję choinki. No raczej, że miał rację, no. Nie, nie, spokojnie. Żądamy równych praw dla choinek homoseksualnych. Miłego dnia. Prokuratura też przyjedzie? Czy tylko technicy? Nie, ja mogę zbierać pieniądze. A ile pani da? Ile pani daje? Ja mogę przypilnować auta, jak Rumun. Nie, nie, tu jest chyba gdzieś parkomat. Tu jest jakiś? Aha. Idę zobaczyć, co z tym Markiem. O ile nie wpuszczą. Mogę tam wyjść tylko z powrotem, zobaczyć, czy się zakończyła rozprawa na szóstym piętrze? Nie wiem, czy pana puszczą, jak tam próbuję. Ja dobra, okej. Mogę tylko wejść zobaczyć, czy się na szóstym piętrze już zakończyła rozprawa, bo no, czekam i czekam. A wiem, że już tam... Pan nagrywać, tak? Znaczy ja siebie nagrywam. No, na siebie jestem. Zaszczup wrzuca wszystko? Dobra. A, okej, okay, dobra. To już wrzucam. Gdzie pan się udaje? Ja się po prostu tam marznę przy tej choince. Dobra, to nic, to czekam dalej. Dziękuję. Nie no, bez sensu, bo...
bo przerywa relację w środku. Także wyszedłem, a i tak jakbym się miał pogubić w tych pawilonach. Ja tylko zapamiętałem, że szóste piętro. Ale zobaczymy, może już technicy dojechali. Czy nie dojechali? Chyba nie dojechali. Co czuła ta choinka, co? No, to mi się kolejny absurd trafił, nie? Czekamy tu. No, chyba tak zrobię, założę sobie ten kaptur. Panowie też tak marzną, nie? By się przydała ten, jakaś gorąca herbata albo kawa. Słucham? Koksownik. Albo koksownik. To ja mam pomysł, panowie. Podpalimy tą choinkę i się ogrzejemy. No będzie koksownik jak ta lala. Ania, po co tu przyszedłem? No bo będzie większa byka, jak przyjadą technicy. Ja chcę zobaczyć, co robią technicy policyjni z choinką. Jestem mega ciekaw, dlatego tu czekam. Ale pizga, ja pierdzielę. To u nas w Bielsku tak nie pizdzi. A dzisiaj od czwartej rano na nogach jestem, a Marek ode mnie chyba wyjechał wczoraj o 12:30 w nocy. Także nic nie pospałem. Reanimacja będzie, co? Jechało jakieś auto, pogotowie techniczne, to chyba nie. No już mam Marzenka kaptur. Już się ogrzewam. Marek jak wyjdzie, jak to zobaczy, to on nie wiem, co zrobi. Dobra.
Sześciu Petru. Nie wiem, że przecież to pójdzie na całą Polskę, kurde, że policja pilnuje choinki Brauna. Wiem, że to już poszło na całą Polskę. Ty, Jowita, w ogóle przypilnujmy sobie tego, że jak będą sobie robić wycinki do telewizji z tej relacji, to prawa autorskie, bo na bank to poleci dzisiaj. Nie, że sobie zrobią tak, jak w Warszawie ten psychol z tym ładunkiem wybuchowym do nas podszedł i sobie każdy TVN i wszyscy robili wycinki i nam nic za to nie dał. Nie wiem, tam Justycja robiła live'a jakiegoś właśnie przy mnie, że tam mówili, że to ich bombki, że oni robili, malowali te bombki ręcznie, że to jest ich choinka i że będą chcieli pozbawić posła Brauna immunitetu za ten czyn. Ale szukałem, nie wiem na czym oni to robili, może na jakimś TikToku albo Instagramie, nie mam pojęcia. Szukałem i nie mogłem znaleźć, gdzie to robili. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja. Ale nie wiem, czy to na Facebooku robili, czy gdzie. No, na Facebooku jest tylko ten gościu, co tu robił, co tu stał. Ten tu chyba był nawet, czy nie? No, ten był na pewno. I jeszcze taka babka. O kurde. Z Tuleja? Masakra, Tuleja. Sprawa się już powinna zakończyć, gdzie ten Marek jest. To nie był ten pan? No to może się pomyliłem. Największą oglądalność to ma ta choinka chyba. Może
Może jakiś drugi Matejko. Marek szuka choinki? Nie no, chyba drugiej już nie ma. Ale nie no, spoko, to nie jest taka sprawa ten, żeby tam coś, wiecie, groziło Markowi, żeby tu nie wyszedł do mnie. Nie wiem, gdzie ci technicy, nie wiem. Szkoda tylko trochę, że nic się nie dzieje, kurde. Co, kurczę, choinkę, przecież to są nudy, ale wierzę, że jak przyjadą technicy, to się zacznie znowu kabaret. No ale dokładnie, to pokazuje, w jakim absurdzie żyjemy tu w kraju, nie? Do czego to doszło. No trzeba mieć rękę na pulsie, bo... W skrócie, no to tak, była rozprawa sądowa, na której teraz siedzi na sali tam Marek Czujny. Jako świadek zeznawał poseł Grzegorz Braun. No i sędzia dał 5-minutową przerwę. Wyszliśmy. Miałem robić wywiad z posłem Braunem, no ale natknęliśmy się na choinkę, na której wisiały bombki między innymi LGBT, jakiejś Unii Europejskiej, jakiejś Ukrainy, Konstytucji i innych takich. No i Grzegorz Braun chyba w chwili jakiś, nie wiem, no. Sam bym się wkurzył chyba, nie wiem, no. Samym sobie chyba pozwolił na taki czyn może. Ale no co, no, kurczę, wziął choinkę za fraki, no i wytargał ją po schodach przez cały sąd. Nie wiem, chyba z pierwszego czy z drugiego piętra schodziliśmy, nie wiem, na lewie to będzie, dopiero będę to widział, bo to była po prostu chwila, moment, nie? No i co? No i wyszedł przed sąd, no i wrzucił ją do kosza. No to była chujenka, co? Dokładnie. Diana też napisała w skrócie, co się wydarzyło. Szaleniec. Tu pani mówi, że jakiś szaleniec. Jakiś szaleniec wrzucił choinkę do kosza. Ja pierdzielę.
mi ręce odpadają, a rękawiczki mam w samochodzie, a samochód mam nie wiem gdzie. No, chyba jakiś sędzia albo adwokat wyszedł. No widzisz. Dobry panowie, widzę, że was macie funkcję taką świąteczną. Taka służba, nie? Przyjdzie i pan, który miał przyjść, to wszystko pozajmować w połowie. No dokładnie, XD, nic więcej, nic dodać, nic wyjąć. Tak. Znaczy właśnie, bo potem nie trzeba było ją zabrać, nie? A to w pewnym sensie... kiedy człowiek przyjedzie, nie? Żeby to zrobić. No się chłop pyta po prostu, kiedy będzie mógł pozbierać bombki swoje. Masakra. I to są tacy sędziowie, kuźwa, nas sądzą. Tacy adwokaci nas bronią. Super. Zaraz wam coś pokażę. A najwyżej. Będziesz. Zobaczycie. Czy już przeszli? Nie, już poszli. W kagańcu ludzie chodzą po ulicy. Patrzcie. A znalazł już ktoś z was, gdzie ta justycja cała robiła tego live'a? Gdzie ten Marek? Gdzie ten Marek? Jakaś sędzia Marzena Stoces ma przyjść po tą choinkę i ją odebrać. Nieważne o której, bo niedaleko mieszka.
Spokojnie, ja panom tak tylko towarzyszę, żeby raźniej było. Na tych techników, co? Czekamy. Nie przeszkadza nam. To się cieszę. Nie, bo teraz widzę, że już zmiana warty choinki, bo przed chwilą inni panowie byli, nawet się nie skapnąłem, kiedy była podmianka. No. Tacy jesteście czujni. Dobre. Chwilę ogrzać tu. Zimno, a techników nie ma. Poszedłem się do środka ogrzać, ale tam nie ma zasięgu. Od której się ta rozprawa zaczynała? Przepraszam, a jest tu jakiś automat z kawą? Gdzieś tu na dole, nie? A ty tam tylko. A to nie chcę mi się przechodzić przez te bramki, zaś wszystko z kieszeni wyciągać.
co z tymi ***kami? Dalej ich nie ma. Szkoda, że Marek live'a nie prowadzi, bo bym wiedział, kiedy koniec. Idziemy do choinki. Chyba ludzie tylko dochodzą, nic nie piszecie. Właśnie za bardzo nie chcę przerywać. O, zaczęło. Siema, dać cię na głośnik, żeby coś pogadała? No nie, przeczytałem teraz twojego tego komentarza, ale nie wiem, kurczę.
tak liczę, że za chwilę Marek wyjdzie i wiesz. I coś. A to nie, no spoko, ja i tak kurczę. Wiesz, Tak. No. No tak, no bo jedyny dowód. No. Beka, no. No, nie no. No nie no, nie. No tak, no. No to jest... O, ciężko. No nie pomyślałbym, że będę świadkiem takiej paranoi. No. No. Właśnie jechał jakiś taki busik z napisem okręcie rosyjski, pierdol się, coś tam. Stop war. I w barwach Ukrainy, oczywiście. Tak jak te bombki niektóre tu. Ty, Marek ode mnie wczoraj pojechał dopiero chyba o pół do pierwszej w nocy. Ja o 4 rano miałem kurs z klientami do Katowic. Z Katowic pojechałem tutaj do Krakowa. I tak jestem od 4 na nogach po paru godzinach snu. Ale spoko, warto było. No. No, naprawdę pierwszy raz mi jest szkoda chyba. No. Aha, no. No. Kurczę, aż, kurde, bo szukałem, a nie mogłem nic znaleźć, kurczę, gdzie oni robili tego krótkiego live'a, ta justycja cała. Ci sędziowie i ci ta adwokatka, co tam mówiła, że to są ich bambki. A może do puchy nagrywali tylko, no. No fajnie, że się kapnęłaś, że mam ten drugi telefon przy sobie. A do tego numeru? No. Taka ładna choinka, amerykańska, nie? Dobra, nie mam. No nie no, spoko, jest zimno, mam katar, leje mi się z nosa, ale mam bekę i to mnie podtrzymuje. W ogóle nie widzę, co ludzie piszą, bo ten komentarz przypięty mi zasłania i dlatego... No to nie dać, a zaczaj, a jak przez to zaczaj. No nie, no dalej mam przypięty. Zaczekaj. A mogę dać usuń komentarz, czy nie? No, u mnie widnieje, albo odepnij komentarz nam, raczej. O, i teraz widzę komentarze, dobra, i teraz widzę. No, a teraz widzę już komentarze. To może ja musiałem odpiąć. No dziwne, no. No, teraz widzę. Ludzie przychodząc śmieją się i dobrze, że wyśmiewają. No, teraz czytam komentarze. Wszyscy pozdrawiamy gadów, co live oglądają. O kurde. No beka. Nie wiem ile, z 2 godziny już trwa ten live. W ogóle mam połowę rozprawy nagranej do tej przerwy.
No ale normalnie, wiesz, złożyłem wniosek do sędziego o nagrywanie. No i pozwolił, nie? O, ludzie dochodzą kurczę cały czas i się pytają, o co tu chodzi. A więc tak w skrócie, był tutaj Grzegorz, poseł Grzegorz Braun jako świadek na rozprawie Marka Czujnego. Nie, mówię ludziom w komentarzu. No, nie, no tobie nie muszę mówić. No i Grzegorz, poseł Grzegorz Braun natknął się na choinkę przyozdobioną bombkami LGBT, Unii Europejskiej, Ukrainy, Konstytucji, no i... No właśnie, no, tak. Tak. Tak jest. No. Także no właśnie, oni konstytucję mają tylko na bombkach. No widzę, zobaczyłem akurat. Nie no, spoko. No. Spoko. No, ale też nie wiem, o której przyjadę i w ogóle. No. No, cyrk na kółkach. Po węchu idą. O kurde. Ja wiem, coraz więcej ludzi dochodzi. To ja myślę, że to ci z sądu się kapteli, gdzie oglądać. I czekają, aż zakończę, żeby zobaczyć całą akcję. Jak to się zaczęło. A ja was będę tak specjalnie przeciągał. Teraz. No. Tak. No, operacyjnie czekam. Nie wiem, może, no. O kurde, zmiana warty już miała miejsce. Tak, miała miejsce. Nawet się nie kapnąłem kiedy, już inni panowie są, ale też powiedzieli, że nie przeszkadza im to, że nagrywam. A w ogóle jakiś gość przyszedł, nie wiem, czy to mecenas, adwokat, czy sędzia, zaczął wydzwaniać gdzieś tam przez telefon, że jest tu jakiś prawicowy dziennikarz. Ja pierdzielę. Jest transmisja na FB Justicja, oddział w Krakowie. O, czyli jest tam. Dobra. To ja po prostu na główną Justicję wiesz, ten. No, nie ma. Tylko ja tam, wiesz. Ona robiła relację, ta babka, ja mówię, czy choinka czeka na obdukcję? I wiesz, takie bekowe pytanie jej zadawałem, nie? A pana to śmieszy? A ona, tak, ta choinka była symbolem, że wszyscy jesteśmy równi. A ja mówię, to dlaczego tam nie było bombki z Jezusem Chrystusem? A ona, a z Allahem też nie było. A ja, no właśnie, dlaczego nie było z Allahem? O kurde. No, ale gdzie kuźwa sąd? Ja pierdzielę, sąd. Gdzie się masakra to jest jakaś. To jest jakieś przegięcie w ogóle. Wklej link, ale jaki link mam wkleić? Buddy też nie było, no. Buddy też nie było. No, tak. No ja mówiłem już, że ta choinka dostała nopa. No ja myślę, że on tak powiedział nawet, kurczę, na live'ie. Tak mi się wydaje, że nawet powiedział, że to jest, wiesz, profanacja, wiesz, chrześcijaństwa, nie? itp. Dlaczego chcesz tam coś napisać? Co? Jest. Aha, linka wkleił ktoś z tego.
oddział w Krakowie. Teraz sobie, a zobaczy, aha, zaczekaj, bo bym cię rozłączył niechcący, a zaczekaj, dałem ci na chwilę na głośnik, jak co, bo chcę zobaczyć ten link. Ale nie, jeśli nie ten, nie puszczaj go, żeby nie było jakiś materiał, korzystujemy z no. Ale myślisz, że oni nie wykorzystają tego materiału, tego, jak to się wszystko zaczęło? No ja myślę, że... Będą dzwonić pewnie zaraz. No będą musieli o prośbę. Nie, bo transmisja, jak za każdym razem będą maile tych wszystkich głównych nurtów, wiadomości, prośby i nie ma, nie współpracuje. Nigdy. I to nie chodzi, wiesz. Nigdy w życiu. Oni nie pokazują prawdy, przemilczeli wszystko, postępowali z głównym nurtem, tylko jednym właściwym. Tak więc ja z nimi nigdy w życiu nie współpracowałem, współpracować nie będę. A nie, bo nawet się nie da. Nawet się nie... O, idzie Marek! Marek, wiesz jaka tu beka jest? Chodź, czekamy na techników! Ale słuchaj, ja wiem, jesteśmy na żywo jeszcze? Do cały czas! To chodźmy. Oczywiście, że wiem, ze względu na to, że podczas rozprawy nie mogłem się skoncentrować, bo oglądałem razem z wami transmisję na żywo. O, kurczę, bombka! A to bombka, tak? No, nie jedna. Niezła ten. No to dobra, to zróbmy sobie takie, faktycznie historyczna sprawa. Tutaj panowie są w porządku, nie przeszkadza im, że nagrywamy. No, a co ma im przeszkadzać? No nie, bo tu już zmiana warty była, czekaj, wiesz? No, to weź mi tutaj takie to. Dzień dobry Państwu. Słuchajcie, tyle czasu ta jakże choinka, prowokacyjna choinka. Choinka szerząca nienawiść, choinka propagującą komunizm, czyli eurokołchoz. Choinka profanująca chrześcijaństwo, uczucia religijne, symbol katolicki w połączeniu z osobliwościami seksualnymi, były oto w sądzie, tutaj w tym sądzie, jak się okazało, przyszedł nawet właściciel, czyli Stowarzyszenie Justicja, oczywiście bardzo agresywne. No faktycznie, nawet państwo policjanci mówią, przecież pan jest tutaj tak często, czemu panu wcześniej nie przeszkadzała ta choinka? Daję wam słowo, naprawdę, panowie mnie znacie, prawda? Gdybym ja wiedział, że taka choinka tam jest, sam bym ją wyniósł wcześniej, prawda? I przywrócił elementarny porządek prawny. Dokładnie tak samo, jak zrobiliśmy to w sądzie, na przykład w Warszawie, gdzie jakieś plakietki, że dystans, czy coś tam wisiały, kilkadziesiąt plakietek zalaminowanych, wszystkie usunąłem. No nie wszystkie, bo część jeszcze ludzi, którzy zobaczyli, że faktycznie porządku prawnego nie ma, no to wzięli i usunęli takie komunikaty, które nie są nielegalne. Jedno jest pewne, to jest budynek użyteczności publicznej i prowokacyjnych choinek, prowokacyjnych bombek z napisami agresywnymi, z napisami szerzącymi nienawiść do osób, które uważają, że sprawy seksualne są zupełnie prywatne i głośno o nich nie powinno się mówić. I to wszystko, kochani, niestety, sędziowie ze Stowarzyszenia Justicja. Także taką mamy sytuację. W tej chwili, jak widzimy, teren jest silnie ogrodzony. I czekamy na techników. Czekamy na techników, bo ponieważ technicy w tej chwili, ja byłem w budynku sądu, kochani, zrobiłem oczywiście zdjęcie, to już może do transmisji pokażę, bo jak to dziennikarz, to od razu zrobiłem zdjęcie. Technicy w tej chwili zabezpieczają miejsce zbrodni, czyli miejsce, w którym ta choinka stała. Prowokacyjna. Tak, ona stała, proszę bardzo. Tutaj panowie z kadru już wychodzili, ale są wszystkie sprzęty. Technicy zabezpieczają miejsce zginięcia tej choinki. Państwo tutaj zostali w tej chwili wysłani do pilnowania. Corpus delicti się, kochani, to nazywa. Corpus delicti, czyli choinka prowokacyjna, agresywna choinka w sądzie wylądowała w koszu i po trasie te bombki zostały zupełnie porozbijane, także tak sytuacja wygląda. Pamiętasz pan mnie? Ja pana pamiętam z różnych tutaj konwojów i tak dalej, nie? Przypuszcza pan, że kiedyś w takiej roli się spotkamy, co? Że pan będziesz, że tak powiem, chyba, że ten rozkaz i wasze stanie tutaj i pilnowanie tej choinki, to tak trochę ułacza rozumowi godności człowieka, kochani. Sprawa jest oczywista. Oczywiście jest Stowarzyszenie Justicja. Tutaj biegało, pani sędzia tu biegała. Mamy zresztą live'a, transmisję long.
Historyczne miejsce, kochani, po bitwie z prowokacyjną choinką. W tej chwili policja zabezpiecza. Jak widzicie, są duże, duże straty. Ewidentnie. Macie tam LGBT. Ewidentnie. Już proszę nie dotykam, panie dziennikarzu, bo tutaj faktycznie jest teren tak. Tutaj jest taśma i tutaj taka niewidzialna, wiesz, sobie musisz wyobrazić, że to jest taki. Tutaj oczywiście upaińskie. Tutaj konstytucja zaznaczę tak. To co powiedziała Jowita zresztą, że sędziowie z justicji konstytucję mają tylko na bombkach. Tak, tylko na bombkach. Kiedy na nieprawnie naskerali za maseczki. W procesów to wielokrotnie w tym sądzie panowie też są napuszczani na mnie. Kiedy żądam na mocy konstytucji jawności tego, co się dzieje w tymże budynku, no to tutaj na konstytucję liczyć nie możemy. Jak wy i my, Polacy, drodzy państwo, liczyliśmy na to, że konstytucyjne zapisy w dostateczny sposób gwarantują to, żeby każdy człowiek mógł swobodnie oddychać, no to panów tutaj pilnujących tego miejsca zdarzenia i tego corpus delicti wielokrotnie byli napuszczani na ludzi w związku z tym, że mieli czelność swobodnie oddychać. Pamiętam, nie? No, tak, oczywiście tak. Korzystając z swojego prawa każdy obywatel nie życzę sobie, żeby upubliczenie wizerunek. Jasne. Czy panowie pełnią jakąś tutaj czynność? Chciałbym was, znaczy zupełnie nic osobistego, ale chciałbym zwrócić uwagę, że... Odsyłam do rzecznika komendy wojewódzkiej. Tak, z Gleniem już gadamy, ale strasznie ciężko to idzie, wie pan. Natomiast sytuacja jest idiotyczna. Jest wszystko nagrane. Wszystko wiadomo, o co chodzi. Tutaj co, że tutaj nastąpiło przestępstwo zniszczenia mienia. No, zobaczymy, jak to będzie sąd rozpatrywał. Jedno jest pewne. Ta choinka z tego typu hałsłami nigdy nie powinna zafunkcjonować w budynku sądu i to jest przekroczenie uprawnień kogoś, kto tam zadecydował, ponieważ ten budynek to nie jest budynek Stowarzyszenia Justicja. Tak. W ogóle, kochani, konstytucja zakazuje sędziom organizować się w organizacje o charakterze politycznym. Tutaj są hasła tylko polityczne, więc, kochani, żyjemy w takim bantustanie, w takim, słuchajcie, takiej bananowej republice, gdzie sędziowie robią politykę, gdzie prokuratorzy to są inna opcja polityczna, czasami idzie w poprzek. Prokurator generalny to też polityk, tak? Trójpodział władzy to jest fikcja. Wiecie, że to jest fikcja, tak? No, ostatnio doszliśmy w Nowym Targu. Ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza, tak? A rząd pisze ustawy, te fakty, które Sejm jak maszynka. To gdzie jest ten trójpodział władzy? No i można by tu, kochani, długo jeszcze na ten temat... Czekasz, rozumiem, na tych techników, żeby uwiecznić. No kurde, czekam, ale ja myślę, że technicy to ja są... To ja może przy tej okazji o swojej sprawie, tak? Dawaj, no. Kochani, szkoda, żeśmy tego nie mogli funkcjonować. Bardzo ciekawe i obszerne zeznania Grzegorza Brauna w sprawie zniesławienia, pomówienia, oczernienia, naruszenia moich dóbr osobistych oraz niewykluczone, że spowodowania mi w życiu bardzo dużych kłopotów. Kiedyś w 2016 roku Gazeta Wyborcza naugała, że mam jakieś związki agenturalne z Rosją. Taki był kontekst tego wszystkiego. W tej chwili najpierw był przesłuchiwany na tą okoliczność Grzegorz Braun, który był współwymienionym, można powiedzieć współpomówionym, współposzkodowanym w tej sprawie, aczkolwiek występował w charakterze świadka. Natomiast druga część był przesłuchiwany Wojciech Czuchnowski, który popełnił był ten artykuł. No i cóż, no tutaj oczywiście nie mogę zdradzić też ani jednego, ani drugiego świadka do czasu, kiedy się sprawa zakończy. Kochani, to co się dzisiaj działo na sprawie będziecie mogli obejrzeć dopiero w czerwcu, ponieważ na 30 maja jest kolejna, ostatnia już przewidziana, po 7 latach od czynu jest przewidziany proces. Powiem tak, nie mogę nic powiedzieć, natomiast byłem dociekliwy. Nawet za dużo czasami chciałem w pytaniu zawrzeć i sąd słusznie mi zwracał uwagę, że trochę za dużo w tych pytaniach zawrzeć, no ale kochani, jak 7 lat człowiek walczy o elementarne, o sprawy elementarne, gdzie się okazuje, że jeżeli cię konglomerat medialny z reżimowej, systemowej prowinencji i jakiej jeszcze prowinencji, to już każdy niech sobie wygoogluje lub się dowie, no że po prostu to jest zderzenie przysłowiowego Goliata z Dawidem. No cóż, miejmy nadzieję, że wyrok w tej sprawie będzie tożsamy z biblijnym finałem starcia Dawida z Goliatem. My, kochani, znajdujemy się przy Corpus Delicti, prowokacyjnej, agresywnej choince,
która sprowokowała, rzuciła się na posła Brauna, zaczęła nim szamotać po całym korytarzu, ale wziął, oparł się agresywnemu przekazowi bombek. Jeszcze zwróćcie uwagę, bombki to nie jakiś tam, panowie, wigłośnik, prawda? A wiemy, jak komendant puścił, co się stało, tak? Za dwa stopy poszły. To były prawdziwe bombki, a nie granatnik, kochani. Ta oto choinka, Corpus Delicti, zostało wrzucone tutaj do tego kosza, ponieważ prowokowała ta choinka. Choinka prowokowała, choinka była agresywna, choinka znieważała uczucia religijne, dlatego musiała tutaj wylądować. Człowiek, widzisz, tak zawsze biegł, przychodzi do tego sądu i przebiegałem obok. Jakoś nie dosięgła mnie agresja tej choinki. Daję wam słowo. Gdybym wcześniej widział, że taka choinka tam jest, naprawdę niewykluczone, że ona we właściwym miejscu, w tym miejscu, zostałaby umieszczona dużo, dużo wcześniej, a na pewno przeprowadzilibyśmy, panowie funkcjonariusze, z tej sprawy interwencję dziennikarską. Poprosilibyśmy o asystę funkcjonariuszy, którzy na pewno by mnie zaprowadzili do prezesa sądu i by funkcjonariusze sami wynieśli tą choinkę, bo przecież nie może być agitacji, tak? Nie może być agitacji. Jak najbardziej element dekoracyjny, świąteczny, tak, niech to ma światełka, niech to ma bombki neutralne jakieś, tak? Tak. Ale nie bombki, które są, jak widać, bombą. Bombą neutronową dla ludzi o światopoglądzie tradycyjnym, normalnym. Tak, kochani, sędziowie bawią się w agitację. Szkoda, że to słowo konstytucja nie działało, kiedy była rujnowana gospodarka, kiedy było nam zabraniane oddychać się, kiedy było nam zabraniane pracować, kiedy zrobiono ten zamordyzm. Wtedy tej konstytucji nie było. Widzicie, puszczam wam na sprawy sądowe, gdzie bardzo często się powołuje na konstytucję, a później wbrew konstytucji, panowie, niekonstytucyjnie, wbrew konstytucji, na mocy niekonstytucyjnych poleceń zabraniają nam między innymi oddychać swobodnie. Konstytucji. Tak więc tak, kochani, wygląda. Technicy utknęli w miejscu zdarzenia, czyli uprowadzenia choinki. Więc chyba myślę, obdukcji się nie doczekamy. Dzień dobry, witam serdecznie. A państwo z telewizji. Tak. Mogę powiedzieć, bo były prowadzone dochodzenia, gdzie jest prawie choinki. Pan swoje choinki? Znaczy ja... Tak, czekamy na techników, będzie obdukcja prawdopodobnie. Ja wyszedłem teraz ze sprawy, a coś już wiadomo w reżimowych mediach w temacie choinki, czy coś? Nie, ale widzę, że panowie tutaj są od dłuższej chwili. Panowie zostali tutaj jako stójkowi, żeby zabezpieczyć teren, Corpus Delicti. Słusznie. Nie wiem, czy co jest elementem zabezpieczenia, czy ta agresywna choinka, czy choinka razem z koszem. Jedno jest pewne, trzeba sobie wyobrazić taki szklany sarkofag, że jest wokół tej choinki, a panowie tutaj stoją. Jest bezpiecznie, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Ważne, że jest bezpiecznie. Ale poprzedni panowie stwierdzili, że przydałby się koksownik, bo zimno, więc zadałem pomysł, że mam zapalniczkę, podpalimy choinkę i się ogrzejemy. Słuchaj, myślę, że tutaj technicy... Oni są, wiesz, do poważnych rzeczy tam chyba wzywani, a... No mają całą poważną teczkę, torbę. Wyglądają na profesjonalistów. Nie miałem włączonej kamery, ale nie będę ich denunciował publicznie. Jakie miny się rysowały na ich twarzach w związku z tą sytuacją. Faktycznie trzeba uważać na agresywne choinki, zwłaszcza jak ustawia je tam Stowarzyszenie Justicja, które, przypomnijmy, z całą pewnością i uporem lepszej sprawy broni li tylko swoich towarzyszy sędziów. Natomiast gdy przypadkiem taki towarzysz sędzia popełni szereg festiwali przestępstw na narodzie, to oczywiście on wtedy jest bezkarny. Więc, kochani, naprawdę nie wiedziałem, że będę przyczynkiem, a dokładnie moja sprawa będzie przyczynkiem ku temu, że świadek w mojej sprawie, pan Grzegorz Braun, zostanie takimi agresywnymi hasłami zaatakowany przez oto tą sztuczną choinkę. I to jeszcze w sądzie. Przypomnijmy, ta choinka zieje. Tak, zieje nienawiścią. Nienawiścią ideową. Zieje nienawiścią ideową. Została postawiona przez sędziów. I sędziowie stali na straży i bronili tej choinki jak niepodległości. Ponieważ sami malowali bombki. To jest ich własność. Oszacowali, nie pamiętam teraz na jaką kwotę. No, ale będzie na live wszystko. Wszystko będzie na live. Także dobrze, co, kończymy? Też sobie, jeszcze chcę na tle
choinki po prostu bo zrobić. Bo tu nie ma co tego już live'a przegadywać. No. Kochani, następnym etapem z tego, co tutaj się zorientowaliśmy, jako dwie redakcje, w dodatku widzicie, dzisiaj jestem, kochani, musicie panowie przyznać, nie, że jednak podsądny, tak, i dziennikarz w krawacie jest mniej awanturujący się, tak? Tym razem to nie dziennikarz wyrzucił choinkę, agresywną choinkę do śmietnika, tylko tym razem asystował wyrzucenie tej choinki nienawiści. No tak. No więc w krawacie jest mniej awanturujący się, tak, więc dzisiaj jest dobrze. Słuchajcie, no tak, no głównym tematem miała być sprawa z gazetą W, i którą założyłem, i Adam M, i Wojciech 3. No taki był dzisiaj zestaw, pan Grzegorz Braun. No jeszcze kolejna sprawa na kolejnych świadków. Będzie zeznawał osobiście redaktor naczelny gazety W, Adam M, wel Adam 3. No właśnie. I no i cóż. Będzie już w maju, czyli nie będzie agresywnych choinek w sądach. Dziękuję serdecznie, bardzo gorąco i tutaj obecnemu. Mam na imię Andrzej, redaktora Rebel24, ale oczywiście też dziękuję redaktor naczelnej portalu rebel24.pl Jowicie Kowszyn-Sumara za to, że redakcja Rebel dzisiaj jest na miejscu, no bo kochani, cały czas trwa konserwacja. Strony czujnego. Od strony, obu stron czujny, no. Tak? Ta konserwacja się skończy dopiero jutro, tam wyliczają mi, ile godzin to jeszcze potrwa. No więc faktycznie takie piękne historyczne wydarzenie, jak znalezienie się choinki, która skończyła w śmietniku historii i czeka w tej chwili na techników policyjnych. No cóż, no tak musi się kończyć zianie nienawiścią, podziały oraz brak bezstronności politycznej ze strony części środowiska sędziowskiego, które tą bezstronność polityczną muszą koniecznie za pośrednictwem choinki symbolizować, zwłaszcza choinki, która jest przecież symbolem katolickiego święta Bożego Narodzenia, a symbole zawieszone na tej choince są dokładnie wprost, odwrotnie, proporcjonalnie do tego, co narodzony podówczas głosił. Ponieważ wiemy doskonale, że zarówno ten Eurokołchoz jest niczym innym jak neozwiązkiem radzieckim. Wiemy doskonale, że zachowania osobliwe w łóżku, każdy ma prawo robić co chce. No jeżeli się w różnych konfiguracjach ludzie kochają, tylko się cieszyć, byle żeby nie zmuszali innych do akceptowania tego typu rzeczy, tudzież nie zmuszali werbalnie, nie patowali tym wobec innych ludzi. To jest sprawa też oczywista. I co tu jeszcze było? No i konstytucja. Przepraszam, konstytucja to jest wartość. Tylko w tej grafice konstytucja... Zauważ, nie było biało-czerwonych bombek. Zabrakło biało-czerwonych bombek gwiazdek, w barwach narodowych. No. A były jakie? No te takie, wiecie, co wszędzie tam wiszą. Kochani, bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Nie będziemy dalej marzli. No, zostawimy to panom tutaj z konwojówki. Dobrze, że tak? Czy was ustawili z zewnątrz już? Tak, do rzecznika. Kochani, no. Ta sytuacja przejdzie do historii. Choinka, której w sądzie z takimi treściami być nigdy nie powinno. Choinka, która swoją agresją zaatakowała świadka w mojej sprawie, czyli pana posła Brauna, skończyła na śmietniku historii, a teraz ten śmietnik historii będzie opisany oczywiście przez techników policyjnych. Zostawiamy choinkę. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Tylko zjednoczeni jesteśmy silniejsi. Myślę, że ten obrazek przejdzie do historii.